Halo, witam. Ja jestem Marcisławy, jesteście wy? Jesteśmy w celi Omaleja, a to są koszmary zgłębień. 3. Tu na górze mamy jakąś chyba skrytkę. Na to wygląda, że to będzie skrytka z symbolem alchemicznym, który akurat posiadamy. Haha! O! Akurat coś, co jest nam potrzebne. Łańcuch sędziowski. Ostatni fragment obrazu. A nie, nieprawda, przepraszam bardzo, potrzebny nam jeszcze monokl. Nie może być dobrze. Mamy półksiężyc. Gdzie ja go mogę użyć? Karze utwierdzi, że jedynym sposobem na anulowanie paktu jest wypełnienie przysięgi złożonej przez Davy'ego Jonesa wieki temu. Wiemy. Jest tu cokolwiek? No jest to, ale tutaj nie mogę zrobić nic. Chyba, że tutaj mogę wsadzić księżyc. Nie, 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 nie. No, nie tutaj. Chyba, że to jest. Gdyby było naciskalne, to bym... O! To urządzenie narysowało dla mnie mapę. Omalej nam to powiedział, ale kto by go tam słuchał? Zabieram wskazówkę. Wygląda na to, że w zegarze brakuje wskazówki. Trzeciej. No w sumie minutnik, sekundnik i godzinnik. Wydostań przycisk... A, on tam leży w środku. Ej, to jest bystre. Nie aż takie trudne, ale bystre. Okej, to jest proste. Patrzcie, tu jest jeden kryształ, tu są trzy kryształy, tu jest ich pięć. Tylko parzyste musimy zgadywać. 3, 4, 5, 6. Moje ulubione. Ale może nie będziemy musieli tego jakoś specjalnie łączyć, skoro... No nie musimy. Skoro i tak trzeba już dopasować do konstelacji, ale to by było nieprzyjemne. Co to jest? Monokl. Idealnie. No to idziemy z monoklem. Co może być za obrazem sędziego? Sam sędzia. Nie sędzia. To jest ten. Prawnik. Jeżeli to był on. Bo coś taki nieruchliwy był. Co? Mam 9 żyć? Co? Co to za gierka? Czy byłoby fajnie, jakby to była gierka, bo chyba jednak nie. Z róży nie leci woda, no bo jest narysowana. Czekajcie, coś tu mi lata. A, jakbym to trafił, byłoby fajnie. No. I jest fajnie. Młotek. A, masz młotek. Ten kryształ by wszedł... tu? Muszę te skrzydła rozsunąć. A do tego potrzebuję zębatkę.
Co mi to dało właściwie? Nalałem wodę. I to tyle. A, księżyc. Co też mi gówno dało. Wyrwałem zębatkę. Tymi ręcami. Widziałem kiedyś na filmie, jak ten dzieciak włożył paluchy w zębatkę. To nie było mądre. To było bardzo niemądre. To było bardzo ładne swoją drogą. Bardzo ładnie wyglądało. Davy Jones wrzucił Omaleya do kopalni, zamknął... Nie ma przecinka. Zamknął go na cztery spusty. Bez Omaleya nigdy nie obudzimy dziewczyny, a bez tego nie wypełni się przysięga Davy'ego Jonesa i pakty pozostaną w mocy. Well. A wystarczyło pogadać. Co to jest za rolka? Z nagraniem. Gdzie je mogę odtworzyć? Coś tu jeszcze jest. Coś poza listem, bo to, że jest list, to wiadomo. Karty nie widać. Konika morskiego też chyba nie widzę nigdzie narysowanego. Może kawałek puzzla, ale co byłoby ciężkie do znalezienia, one mogą być jakiegokolwiek kształtu. Fuck it. Oh no, where is she? A, no to nie ma sylwetki w oknie. A to ma dobry wzrok. Davy must have taken her. Nie, Davy zabrał już Cory do pałacu? Muszę się pospieszyć. Aż taki szybki nie jest. Dobrze, że zauważyła, że tak podążanie za nimi to nie jest najbezpieczniejsza rzecz. Nie mamy lepszej... opcji, ale bezpieczne to nie jest. A, trójkąt jest tutaj do drzwi. Rolka pewnie będzie potem użyta. Ciekawe, że on go otworzył. O, to są symbol elektroniczny. Ciekawe, że je otworzył, nie posiadając klucza. Bo on by pewnie przeleciał jako duch. Czy czymkolwiek on tam jest, ale miał ze sobą... A! To nie jest problem. How can he do all this? He's a father himself. I co z tego? W sumie to jest dobre pytanie. I co z tego? Powinien mieć jakieś emocjonalne przywiązanie do cudzych dzieci? O, jaki... Co się stało? Ej, ostatnio jak sprawdzałem, to... kameleony tak nie robiły. Jaki śmieszny. Co to jest? Klej. Kawałek puzzla. Fajnie. Na pewno ich nie złożymy. Chyba, żebym podążał za... zeszur. O, odrosło. Chyba, żebym podążał za jakąś instrukcją. O, karta. Łódź jest przy... hol... przechylona. Nie odważyłabym się teraz na nią wejść. Mógłbym ją jakoś naprawić? A. Tutaj, proszę bardzo. Klej. I łata.
i ujście powietrza jest załatane. To wygląda na jakiś alchemiczny silnik. Czy to O'Malley konstruował te dziwne maszyny? Ja nie, żeby coś, ale alchemia tak trochę nie działa. To nie jest jakaś magia kryształów. Ale niech będzie. Tu najwyraźniej jest. A, tak to działa. Sposób. Jest problem. Chociaż? Teraz tak, tak, tak i tak. Laboratorium. Widzę jakieś znajdźki? Nie do końca. Na pewno są, ale ich nie widzę. Pracując nad eliksirem, przypadkowo stworzyłem agresywną odmianę chwastów, które zaczęły się rozprzestrzeniać po wyspie. Co? I co mam z tym zrobić? O, kryształ! Kolejny kryształowy ekran, taki sam jak ten w chłodni. A, tutaj możemy odpalić rolkę. A, ona też ma w środku kryształy. Freedom at last! Potion works differently on me because of the pact I have with Mr. Jones. Until it stands, I cannot die anyway. So the potion only restores my body. I need to examine the properties of the elixir further. I've noticed that it rapidly increases the growth of plants. Until I know all of its properties, I've put the potion in a sterile container, locked with a code. Here it is. Some great skillery? Kod do pojemnika z eliksirem ożywiającym. Ja wiecie co, ja go sobie zeszkrynuję. O, zeszkrynowany. W klawiaturze brakuje kilku klawiszy. Jej. O, list. Sukces. Udało mi się stworzyć eliksir, który zabija agresywne chwasty. Numer 1. Zdobyć liść chwastu. 2. Położyć go pod mikroskopem. 3. Pogrupować komórki. 4. Mikroskop wyprodukuje miksturę. Jest to trochę głupie, ale niech będzie. Piękny stary mikroskop. Brakuje mu jednak soczewki. Mam jedyne co to ten kryształ. Z tego co widzę, jak na razie nie mogę zrobić tutaj nic. Te urządzenia są bardzo złożone. O'Malley naprawdę musi być geniuszem. Albo po prostu widział to u Da Vinciego. Na obrazach. Okej, drugi kryształ. Wsiot. Lecimy. O, tak po prostu. Okej. Kolejny kawałek puzzla. No jak na razie mamy ich najwięcej. Nie uda mi się go ruszyć bez korby. No szkoda. A to są te chwasty, które trzeba zlikwidować. Co jest pod nimi? Widzę coś pod mchem. To chyba wstążka. Korba. O,
Świetnie. Trzeba wymienić sprężynę, co nie? To tak to nie ruszy, nie. A nawet jakby ruszyło, to by się nie zatrzymało. Tylko spadło z powrotem. Zapasy dostarczane są do pałacu dźwigiem. Jeżeli drzwi kuchenne zamkną się od środka, będzie trzeba użyć klucza. Klucz jest tam, gdzie czerwona wstążka. Pod mchem. I są zamknięte. O. Mom, the door's locked from the outside. You have to find a key. Wait, what? So there's a potion that could revive his daughter and end the pacts? That's great news, Mom! If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Historia kucharki. Co? That's great news, Mom! If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Sprężyna. Dokładnie to, czego potrzebowałem, ale fajnie, że ktoś ją tutaj położył. Jakiś przezorny gnój. Najwyraźniej nie tak rzadko się zepsuwywała. Co to? A, guzik. Jak dobrze, że go nie zrzucił. Małusz nie chce się otworzyć. Trzeba by go pewnie czymś podważyć, czymś metalowym, cienkim i ostrym. Gdybyśmy tylko mieli jakąś wtykę w kuchni i... No niestety nie mamy. Wsadzić guzik. Jeszcze jeden. Gdzie on może być? Mapa pokazuje, że nigdzie nie ma niczego, a dobra, mamy drugą mapę. Tu, w pracowni, coś musi być. Czy być może jestem głupi? Nie, to musi być inny problem. A! Tu nie zerkałem. Są te chwasty. Agresywna roślina. Szczerzy swoje kły? Szkoda, że dublon jest tak blisko niej. Co to było? A! Mikstura. O! Oba guziki są gotowe, let's fucking go, zaczynamy. Nie ta kolejność. Pokażcie mi ten obrazek. To będzie ta litera, ta druga i ta trzecia. Okej, czyli leczymy tak, tak, tak. The reviving potion. Will it wake up Davy's daughter? Najpierw wypadałoby ją rozmrozić, co nie? Chociaż to może nie jest wcale takie ważne. Najwyżej trochę jej skóra popęka. Kości się połamią. Oh shit. Dlaczego nie? No i nie działało. To chyba próbuje mi coś powiedzieć. A pokazać. Cwane. Chodźmy zobaczyć kolejne nagranie w takim razie. It's a terrible irony. I've created the reviving potion, and it's not enough to wake up Mr. Jones' daughter. I think that some special ingredient is missing. I suspect it's the famous treasure. The legend says that the clue to its location is in the vault, but I've never seen it. It has to be on the island. Mr. Jones is coming. He is furious. Co ta kamera? Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale mamy inny stół. Ten układ chętnie przygarnąłby jeszcze jedną planetę. A, tylko jedną, no. A tutaj mamy, jak powinien działać i co się w środku znajduje. Żółty kryształ.
klucz, którego... O, tutaj mam. Mam. Tu brakuje czego? A, to są te sukety na zębatki. No to wchodzi tu. Co to jest? Przecież jak to nie ma klucza wiolinowego? Przecież go dopiero co użyłem. Znak wody tutaj nie wchodzi, znak ognia też. Potrzebuję tego żetonu. Czy to jest znowu piramidka do... Czubkiem piramidy powinien być chyba kryształ. A, dobra. Myślałem, że to znowu ta piramidka placebo do ostrzenia żyletek. Trochę nie ten okres. Zębatka wchodzi... a tu. A co to się pod spodem kryło? Żeton. Co ja właściwie teraz robię? To jest jakaś pozytywka? A, dobrze, że wiemy jak to, co wchodzi w to miejsce. To miejsce na symbol wody i symbol ziemi jest nam jeszcze potrzebny. Gdzie miałem wsadzić? A tutaj. Ten pierścień i tworzymy... Układamy ten trzeworyt. Kto to był? Flanel? Hohenheim? Nie jestem pewien, kto jeszcze był, mógłby być z alchemików. Jest planeta i teraz mam je ustawić, tak? Na szczęście mamy obrazek. No. Kryształ na piramidę. Ło, świeci. Nóż! Mamy nóż! Praktycznie wygraliśmy. Nic nas już nie powstrzyma, bo mamy nóż. Tak, więc w takim razie w kolejnym odcinku wszystko już się skończy, bo mamy nóż. Nieważne, że mamy jeszcze sporą część mapy do przejścia, tutaj strzelam, że będzie to jeszcze całe podziemie, wioski kawał, tu jest jakaś chałupa. No, gry nam jeszcze trochę zostało, ale już wygraliśmy, bo mamy nóż. I mamy też kolejne wspomnienia do przeczytania, ale to w kolejnym, gdyż to nie jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajk, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże, siema.